Cześć, z tej strony Dawid z kanału eHardware.pl. Jest to mój pierwszy materiał, w którym będę dzisiaj dla Was prezentował TT Sports Commander Gaming Gear Combo. Zapraszam. Tak wygląda pudełko. Z jednej strony, tu macie kart z drugiej. Teraz przejdę do otworzenia. Proszę bardzo. Na pierwszy ogień idzie klawiatura, która wygląda tak, już ją wyjmuję dla Was. Popatrzcie, metalowe wykończenie, od razu rzucają się w oczy. Bardzo dobre przyciski, proszę bardzo. Lecimy dalej. Tu mamy mysz. Mysz wygląda tak, z jednej i z drugiej strony. Producent dorzuca nam jeszcze książeczkę, która wygląda tak. Tak prezentuje się cała klawiatura. Patrzcie. O, tutaj macie tył klawiatury. Ok. Przede wszystkim bardzo ważna rzecz. Klawiatura jest oparta na przełącznika typu Plunger, które są bardzo zbliżone do klawiatury mechanicznej, dlatego odgłos oraz poruszanie się palców po klawiaturze daje naprawdę bardzo przyjemne uczucie. Ok. Tutaj mamy podświetlenie, które bardzo łatwo można zobaczyć. Jest naprawdę bardzo fajne, bardzo ładnie wykonane. Klawiatura jest sama jest podświetlona od środka. Tak. To wszystko widać. Tył klawiatury już nie jest podświetlany, ale są tutaj stopki, które można bardzo łatwo wysunąć. Klawiaturę rozłożyć w pozycji naprawdę bardzo wygodnej dla użytkownika. W ręku mam mysz. Ma tutaj LED-owe podświetlenie wokół, na górze, z drugiego boku. Mysz na samej górze ma przełącznik DPI, który można regulować od 600 do 2400. Jest również scroll. Mysz prezentuje się naprawdę bardzo świetnie. Tutaj jest jej tył. Również możecie sobie pooglądać. Oraz i przyciski są, nazywają się, to są omronowe przyciski, tak? Przycisk typu Omron jest naprawdę bardzo wytrzymały. No i to chyba w sumie tyle, co miałem powiedzieć o tej myszce. Tak prezentuje się cały zestaw, mysz oraz klawiatura. W klawiaturze zastosowano przełączniki typu Plunger, a w myszce przyciski Omron. Chciałem jeszcze tylko dodać, że zestaw ten otrzymałem od sklepu Pro.cpu i możecie go sobie zamówić już teraz po wpisaniu kodu rabatowego z eHardware.pl. Dostaniecie aż 5% zniżki. Dziękuję za uwagę. Był to mój pierwszy materiał, który nagrywałem. Mam nadzieję, że mnie polubicie i mam nadzieję, że będę nagrywał dla Was kolejne materiały.